jaki sposób dbasz o siebie, o swoją urodę? Kurczę, moja mama mi przekazała to, że staram się generalnie kupować rzeczy bio i eko. Poza tym moja dieta tak naprawdę jest bardzo zróżnicowana. Nie odmawiam sobie niczego, więc są i pasty, i mięso. Oprócz wieprzowiny, wołowiny po prostu ich nie lubię. A tak to jem właściwie wszystko. Słodyczy dużo nie jem. Uwielbiam białe wino. Nie chodzę na siłownię codziennie, a wręcz przeciwnie, raz na dwa tygodnie, jeżeli mi się to już zdarza. Więc generalnie staram się nie stresować i enjoy life. Przyjemna filozofia, ale domyślam się, że po prostu w takim razie masz dobre geny. Natomiast w mediach, w związku z tym, że jesteś osobą szczupłą, pojawiły się takie informacje, że może masz anoreksję, bo to na ogół są jakieś takie skojarzenia. I powiedz, jak ty reagujesz, jak coś takiego czytasz o sobie? Ja się przyzwyczaiłam, bo rzeczywiście jestem osobą bardzo drobną i bardzo szczupłą. Natomiast wystarczy spytać moich znajomych, że w cudzysłowie wpierniczam jak chłop.